Instytutu Romana Rybalskiego. Witam serdecznie na spotkaniu o polskim parlamentaryzmie. Naszymi gośćmi są znany redaktor, publicysta i polski prawnik, pan Stanisław Michalkiewicz. Opowie on o tym, jakiego Sejmu chcemy. Naszym drugim gościem jest pan dr Mariusz Patej, dyrektor Instytutu im. Romana Rybalskiego. I powie, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w polskim parlamentaryzmie. Spotkanie jest podzielone na dwie części. Najpierw każdy z panów opowie to, co ma opowiedzieć, wygłosi swój referat. Natomiast później każdy z państwa będzie mógł zadać pytania, na które myślę, że nasi goście odpowiedzą wyczerpująco. Niestety z przyczyn technicznych nasz trzeci prelegent, pan Paweł Tanajno, nie zdołał dojechać, ale myślę, że spotkanie i tak będzie bardzo ciekawe. Teraz zapraszam do posłuchania referatu pana Stanisława Michalkiewicza. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo klubowi przyjaciół Instytutu imienia Romana Rybalskiego. Jestem szczególnie zadowolony z tego patrona, dlatego że profesor Roman Rybalski nie jest zbyt dobrze znany opinii publicznej w Polsce, a szkoda, dlatego że był to człowiek bardzo zasłużony. Nie będę wymieniał wszystkich jego dokonań, ale jedno wydaje mi się, że warte jest przypomnienia. Mianowicie profesor Roman Rybalski był autorem statutu Banku Polskiego, przedwojennego banku emisyjnego, który był bankiem prywatnym, o czym też mało kto wie. No, ale nie to jest zasługą profesora Romana Rybalskiego, a w każdym razie nie główną, tylko to, że statut Banku Polskiego w sposób bardzo lakoniczny, ale precyzyjny i skuteczny regulował sprawy, nad którymi dzisiaj się zastanawia Rada Polityki Pieniężnej za ciężkie pieniądze. Oni tam się zajmują takimi odchłannymi kwestiami, czy podnosić stopy procentowe, czy obniżać stopy procentowe, albo czy ani nie podnosić, ani nie obniżać. No i proszę tego głośno nie powtarzać, ale taka jest prawda, że stopy procentowe Rada Polityki Pieniężnej obniża, jak moneta rzucona opadnie i będzie orzeł. Jak będzie reszka, to podwyższa, a jak moneta stanie pionowo, to ani nie podwyższa, ani nie obniża. Profesor Roman Rybalski załatwił to jednym postanowieniem statutu Banku Polskiego, że ilość pieniądza obiegowego w każdym momencie musi być w 30% zabezpieczona aktywami Banku Polskiego, a więc odwoływał się do stanu faktycznego, istniejącego i łatwo sprawdzalnego. Dzięki temu polityka pieniężna miała wszelkie znamiona stabilności, ale ja nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem tak przypomnieć te dokonania profesora Rybalskiego, który był endekiem, ale tak zwanym starym endekiem, to znaczy to byli endecy starzy, to byli tacy endecy, którzy byli gospodarczymi liberałami, a potem im się coś stało i ci młodzi już nie byli. No i od tego się zaczęły wszystkie nieszczęścia. Proszę państwa, wracam do rzeczy, mianowicie jakiego Sejmu powinniśmy chcieć. Podstawową kwestią, którą trzeba rozstrzygnąć w państwie, jest kwestia jego politycznego ustroju. No i tutaj rozmaite kombinacje są możliwe, ale dwie są takie zasadnicze. Albo to będzie ustrój monarchiczny, albo to będzie ustrój republikański. Różnica między nimi sprowadza się do tego, kto jest suwerenem.
w ustroju monarchicznym, jak sama nazwa wskazuje, monarchia to jest jedynowładztwo, suwerenem jest monarcha, jak sama nazwa wskazuje. No i tutaj nie ma problemu, on sam sobie, co to znaczy suweren? Ano to jest ktoś taki, kto sam określa, samodzielnie sobie określa granice własnych kompetencji. Jak mówił francuski polityk Jerzy Clemenceau, suwerenność inaczej to jest kompetencja kompetencji. No, ale no to w ustroju monarchicznym sprawa jest jasna, nie ma się nad czym zastanawiać, suwerenem jest monarcha, czy on sobie jakąś radę przyboczną powoła i nazwie ją parlamentem, to jest już jego sprawa, może ją powołać, może jej nie powoływać, może ją odwołać w każdej chwili, bo jest suwerenem. W ustroju republikańskim suwerenem jest naród albo lud, to zależy od stopnia, że tak powiem, zaangażowania postępowego tych teoretyków. No i warto zwrócić uwagę na taką rzecz, że ludu nie ma. Lud to jest hipostaza. Ludzie istnieją, a lud nie istnieje. No ale przejdźmy nad tym do porządku. Lud jest suwerenem, czy naród jest suwerenem, no to dobrze, ale ładnie to brzmi, ale w takim razie, którą opinię przyjąć jako opinię suwerena, dlatego że naród, nie, znaczy nawet gdyby się jakimś cudem zgromadził w jednym miejscu i przemówił, to przecież nie przemawia jednym głosem, przeciwnie, jednym uczestnikom narodu podoba się jedno, innym się podoba co innego. No i która opinia ma być uznana za opinię suwerena? To jest podstawowy problem do rozstrzygnięcia w ustroju republikańskim. No i w związku z tym pojawia się potrzeba wyłonienia spośród narodu jakiejś reprezentacji, jakiegoś przedstawicielstwa, którego opinię moglibyśmy uznać za opinię suwerena, że oto suweren przemówił. Roma locuta causa finita, prawda? No i stąd w ustroju republikańskim mamy ten problem, którego nie ma w ustroju monarchicznym, mianowicie problem przedstawicielstwa. No i tutaj są rozmaite możliwości, odchłanne możliwości się przed nami otwierają, ale też właściwie no, są możliwości dwie. Albo to będzie metoda proporcjonalna, albo to będzie metoda większościowa. No i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku stanęła na nieubłaganym stanowisku, że żeby wyłonić przedstawicielstwo suwerena, czyli narodu, musimy się odwołać do metody proporcjonalnej. Tak Konstytucja stwierdza, że wybory do Sejmu są proporcjonalne. Dlaczego wybory do Sejmu są takie ważne? Ano między innymi dlatego, że Konstytucja jednocześnie ustanawia system polityczny państwa w postaci systemu parlamentarno-gabinetowego. Właściwie poza stanowiskiem prezydenta, które pochodzi z powszechnego głosowania, jak wiadomo, to wszystkie inne organy państwowe albo bezpośrednio, albo pośrednio pochodzą od Sejmu. Stąd takie ważne jest, kto kontroluje Sejm, bo ten, kto kontroluje Sejm, kontroluje całe państwo. Całe państwo. No i stąd wybory do Sejmu są takie ważne i Konstytucja przesądza, że mają się one odbywać według zasady proporcjonalności. Ja na razie mówię o tym, co Konstytucja głosi. Poza konstytucyjnych rewelacji państwu tutaj nie ogłaszam, na przykład jaką rolę w naszym systemie politycznym i parlamentaryzmie odgrywają stare kiejkuty, czyli bezpieka, prawda, to ja tego tutaj nie będę mówił, chociaż oczywiście cały czas trzeba mieć to z tyłu głowy, bo inaczej byśmy znowu popadali w jakieś sprośne błędy, nie było brzydłe, a tak to trzymamy się, stąpamy twarzą,
twardo po ziemi, no i w związku z tym możemy się uważać za realistów. Proszę Państwa, jakie konsekwencje pociąga za sobą takie rozstrzygnięcie konstytucyjne, że wybory do Sejmu odbywają się według zasady proporcjonalności? No, pierwszą konsekwencją jest to, że okręgi wyborcze muszą być duże, muszą być wielomandatowe, no z prostej przyczyny, bo jednego mandatu nie da się proporcjonalnie podzielić między rozmaite komitety wyborcze. No, a w związku z tym, że muszą być wielomandatowe okręgi wyborcze, to pojawia się i druga konsekwencja do rozstrzygnięcia, mianowicie określenie, ustanowienie sposobu przeliczania głosów wyborczych na mandaty, bo tu mamy, tu inaczej byśmy w ogóle nie wiedzieli, co z tym zrobić. I na przykład byśmy dodawali wszystkie głosy, jakie padły w okręgu wyborczym, potem wyciągalibyśmy z tego pierwiastek kwadratowy, odejmowalibyśmy roczną produkcję parasoli, no i wtedy dopiero by nam wyszło, jaka partia wygrała, a jaka nie. Dlatego nie tyle konstytucja, bo konstytucja takimi szczegółami się nie zajmuje, ale ordynacja wyborcza na podstawie tej konstytucji uchwalona stanowi, że wybory odbywają się według systemu proporcjonalnego w wielomandatowych okręgach wyborczych, a głosy wyborcze na mandaty przeliczane są według systemu Donta. Od nazwiska takiego belgijskiego matematyka Wiktora Donta, który to wymyślił. Na czym polega ten system? System Donta polega na tym, że liczbę głosów, jakie padły na poszczególne komitety wyborcze w okręgu, dzielimy przez następujące po sobie kolejno liczby całkowite, aż do momentu, kiedy uzyskana w ten sposób suma ilorazów będzie się pokrywała z liczbą mandatów w okręgu. Trochę to jest skomplikowane, ale sam mechanizm jest mniej skomplikowany niż ta definicja, którą przed chwilą przedstawiłem. Warto zatem zapamiętać, że system Donta preferuje ugrupowania silniejsze, komitety wyborcze silniejsze, zgodnie z tym, co jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza bodajże, że temu, kto ma, to będzie dodane, a temu, kto nie ma, to odbiorą i to, co ma. Dokładnie tę zasadę realizuje system Donta. No i warto zwrócić uwagę, że ordynacja wyborcza trochę modyfikuje, żeby nie powiedzieć deformuje, zasadę proporcjonalności poprzez wprowadzenie klauzuli zaporowej. To znaczy zasady, że w rozdziale mandatów w okręgu wyborczym wielomandatowym mogą uczestniczyć tylko te komitety wyborcze, które w skali kraju uzyskały co najmniej 5% głosów. Klauzula zaporowa i system Donta sprawia, że ten model formalnie proporcjonalny bardzo się upodabnia do modelu większościowego. W związku z tym warto postawić sobie pytanie, no dlaczego, skoro tak autorzy ordynacji wyborczej, to zresztą byli ci sami, co konstytucję sporządzili, skoro im się tak podobał system większościowy, że zrobili wszystko, żeby maksymalnie upodobnić to w ordynacji wyborczej, to dlaczego w konstytucji zaproponowali czy ustanowili model proporcjonalny? No, odpowiedź się nasuwa sama, że to są durnie. No, dlatego tak zrobili, że są głupi. Wykluczyć tego nie można, ale to tę ewentualność zostawmy sobie na sam koniec, bo być może, że stały za tym bardzo takie poważne, chociaż niemoralne motywy. Ponieważ jednym z twórców konstytucji był Aleksander Kwaśniewski, który tam być może, że takie motywacje mogłyby mu przyświecać, bo jest taki polityk zdolny do wszystkiego. W związku z tym, ale to tylko taka uwaga na marginesie. Proszę Państwa, system
proporcjonalny, który obowiązuje w wyborach do Sejmu, zmodyfikowany poprzez ordynację wyborczą, także się upodabnia do modelu większościowego, sprawia, że frekwencja wyborcza z wyborów na wybory nie przekracza 50% obywateli uprawnionych do głosowania. I to się powtarza z wyborów na wybory. W związku z tym pojawia się znak zapytania, czy wyłoniona w taki sposób reprezentacja suwerena jeszcze może być uznana za jego przedstawicielstwo, a nie za bandę jakichś uzurpatorów. Tym bardziej to pytanie jest zasadne, że w ordynacji wyborczej nie ma żadnego minimum frekwencyjnego. I gdyby na przykład do głosowania pofatygowali się tylko kandydaci, nawet bez członków rodzin, i zagłosowali na siebie samych, to te wybory byłyby ważne. Ale no, czy jeszcze w takiej sytuacji ośmielilibyśmy się uważać, że to jest jakieś przedstawicielstwo suwerena? No nie, bo to już by była wyłącznie banda uzurpatorów. No i dlatego ta kwestia staje się coraz bardziej paląca. To nie tylko ja na to zwróciłem uwagę, ale w roku 2015 zwrócił na to uwagę pan Paweł Kukiz i nawet pan prezydent Duda i pan prezydent Komorowski nawet zwrócił uwagę na to. Tak, w takiej panice był, że nawet mu się to bardzo spodobało i tak pryncypialnie schromił ten system. Nic mu to nie pomogło, tylko tak no już tam brzydko się próbował chwytać. Proszę Państwa, no i jaką modyfikację zaproponowali ci krytycy aktualnego systemu? Ano, żeby odejść od systemu proporcjonalnego, od zasady proporcjonalności na rzecz wyborów większościowych, i które by się odbywały w jednomandatowych okręgach wyborczych. Kiedy przysłuchiwałem się dyskusji na ten temat, to odniosłem wrażenie, że zwolennicy tej modyfikacji przypisują jej skutki, których ona nie może przynieść. Ta modyfikacja nie może takich skutków przynieść, skutków właściwie jednego w postaci większej reprezentatywności Sejmu. Bo oni liczą na to, że gdyby Sejm był bardziej reprezentatywny, to by przyciągnęło to obywateli. No to teraz rzeczywiście mamy tutaj swoich przedstawicieli i tak dalej. Ja mam wątpliwości, czy to rzeczywiście taki skutek jest gwarantowany, czy w ogóle jest możliwy przy takiej zmianie, a mówię to między innymi dlatego, że w roku 1992, kiedy jeszcze nikomu się nie śniło o jednomandatowych okręgach wyborczych, pojawiła się w Sejmie taka nadzwyczajna komisja pod przewodnictwem posła Króla, która miała na celu przygotowanie ordynacji wyborczej. Nadzwyczajna komisja w celu przygotowania ordynacji wyborczej. No i koledzy posłowie z UPR-u poprosili mnie, żebym taki projekt ordynacji napisał. I nie żadnych dyrektyw mi nie dali, co tam ma być w tej ordynacji. No więc ja tutaj, że tak powiem, marzenia mnie poniosły. Byłem jeszcze wtedy taki naiwny, to wstyd się przyznać, ale no taka prawda była, że myślałem, że te wszystkie opowieści o dekomunizacji, że to wszystko naprawdę. No i pomyślałem sobie, jak tak, jak mam wolną rękę tutaj całkowicie, to ja sporządzę ordynację dekomunizującą bez użycia tego słowa. No i posłużyłem się modelem francuskim, który to model został skonstruowany w takim celu, żeby blokować dostęp do parlamentu francuskiemu Frontowi Narodowemu. To działa przez kilkadziesiąt lat i Front Narodowy ma jakieś śladowe przedstawicielstwo w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu.
mimo że uzyskuje, wtedy nawet uzyskiwał w latach 70., 80. po 16 i więcej procent głosów, u nas taka partia uchodzi za silną, a Front Narodowy nie wprowadzał do Zgromadzenia Narodowego nawet jednego reprezentanta. W 1997 roku zdarzyło się, że jeden kandydat Frontu Narodowego, nazwiskiem Jan Maria Le Chevalier, przypadkowo go znałem, dlatego że on wydawał taką gazetę Le Patriot d'Ivoire i mi przysyłał. On w swoim okręgu wyborczym wygrał wybory, ale z demokracją żartów nie ma. W związku z tym Sąd Najwyższy unieważnił wybory w tym okręgu. Jak ma nie wygrać, to nie wygra, żeby tam nie wiem co. No i tak się stało. Więc ja pomyślałem sobie, że skoro ten model we Francji skutecznie przez całe dziesięciolecia blokuje Frontowi Narodowemu dostęp do parlamentu, to warto go zastosować i u nas przeciwko Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, mając nawet 20% głosów wyborczych, nie wprowadziłby ani jednego posła do Sejmu, więc nastąpiłaby dekomunizacja bez użycia tego słowa. No i tak zrobiłem, taki projekt ordynacji sporządziłem. Na posiedzeniu nadzwyczajnej komisji referował ten projekt nieżyjący już poseł Pruchno-Wróblewski, no bo ja nie byłem posłem, więc tylko byłem obecny jako sędzia Trybunału Stanu i tam poseł Król trochę się wstydził, żeby mnie nie wpuścić, ale no w końcu mnie wpuścił. Dzięki temu mogłem widzieć na własne oczy, jak odbywa się proces ustawodawczy, jaką mądrością nasz nieszczęśliwy kraj jest rządzony. Więc kiedy poseł Pruchno-Wróblewski ten projekt zreferował, odbyło się głosowanie i można było ten projekt, przynajmniej na forum tej komisji, przyjąć, dlatego że tam zdecydowaną większość mieli posłowie wywodzący się z ugrupowań solidarnościowych. Sojusz Lewicy Demokratycznej miał tylko dwóch przedstawicieli, posła Cimoszewicza i posła Millera, którzy zresztą natychmiast się zorientowali, jakie straszliwe niebezpieczeństwo tu nad nimi zawisło, ale po chwili odetchnęli z ulgą, dlatego że ta większość natychmiast ten projekt odrzuciła. Odrzuciła dlatego, że ci posłowie nie wiedzieli, czy sami by zostali wybrani przy tym modelu. Mnie w ogóle nie przyszło do głowy, żeby jakieś zachęty tam, zresztą nie wiedziałbym nawet, jakie zachęty dla nich tam wmontować w ten model. No, w każdym razie odrzucili go. Na czym polegał ten francuski model i dlaczego on był taki dekomunizujący? Ano, tam się odbywają wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych, ale żeby z marszu uzyskać mandat, to trzeba w swoim okręgu wyborczym, taki kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów, czyli co najmniej 50% plus 1. Jeśli nie, to następuje druga tura wyborów i w okresie między pierwszą a drugą turą ci kandydaci, którzy uzyskali gorsze wyniki, wzywają swoich zwolenników do poparcia któregoś z kandydatów silniejszych. No i to jest nawet z punktu widzenia wyborców korzystne, dlatego że na ich oczach, jeszcze przed ostatecznym, rozstrzygającym głosowaniem, tworzą się przyszłe koalicje parlamentarne. Taki wyborca trochę więcej wie, na co właściwie głosuje, bo u nas to nie wie nic. Na czym polega kampania wyborcza? Ano na tym, że każda partia mówi tak: my jesteśmy mądrzy, uczciwi, szlachetni, patrioci, a tamci to są durnie, szubrawcy, złodzieje, zdrajcy. No i jak już nas przekonają, że tak jest, to odbywa się głosowanie. A potem co się dzieje? A potem się rozpoczynają rozmowy koalicyjne. Ta partia mądrych, uczciwych, szlachetnych patriotów zaczyna się
obwąchiwać z durniami, zdrajcami, łajdakami, szubrawcami. No i w rezultacie dochodzi do koalicji, w następstwie której realizowany jest program, o którym wcześniej nikt w ogóle nie słyszał. No i nic dziwnego, że w tej sytuacji coraz więcej ludzi uważa, że ktoś ich tutaj robi w konia i nie chcą statystować w tym widowisku, stąd się bierze ta niska frekwencja. Więc ten system francuski trochę jest korzystniejszy z punktu widzenia wyborcy, bo mu trochę więcej informacji dostarcza, ale co z tego, że mu dostarcza, kiedy cwani politycy, i tutaj nie wiem, czy tajne służby im tam nie podpowiadają, wiecie, rozumiecie, słuchajcie, żeby za każdym razem, i to się powtarza, za każdym razem zborów na wybory powstaje koalicja między pierwszą a drugą turą, wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu. No to ze wszystkimi Front Narodowy nie wygrywa. W związku z tym ma szlaban do Zgromadzenia Narodowego. I tutaj taki sam szlaban miałby Sojusz Lewicy Demokratycznej, no ale tak się nie stało i tak. Więc po to Państwu to opowiadam, żeby Państwa przekonać, żeby Państwu pokazać, że przy jednomandatowych okręgach wyborczych też można robić rozmaite sztuki, wcale nie zapisane w ordynacji, zgodnie z tym, co pisze w książce Mały Książę Antoni de Saint-Exupéry. On tam pisze, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Święte słowa. To, o czym mówię, nie jest wcale w ordynacji zapisane, ale z niej wynika w sposób właściwie nieuchronny. No ale oprócz modelu francuskiego jest też model brytyjski, ufundowany na jednomandatowych okręgach wyborczych i to jest znacznie prostszy, tam nie ma żadnej pierwszej, drugiej tury. Wygrywa ten kandydat, który ma uzyska w okręgu więcej głosów od innego, od następnego, no i proste jest to bardzo. Ale przypatrzmy się parlamentowi brytyjskiemu, który jest wybierany według tego systemu. Przecież parlament brytyjski od stuleci jest zdominowany przez dwie duże partie, a ugrupowania mniejsze albo mają jakieś śladowe reprezentacje pozbawione politycznego wpływu, albo nie mają ich wcale. Więc z punktu widzenia reprezentatywności Sejmu ta zmiana systemu proporcjonalnego na większościowy ufundowany na jednomandatowych okręgach wyborczych wcale takiego skutku nie gwarantuje w postaci zwiększenia reprezentatywności Sejmu. Jeżeli chcemy zatem, żeby Sejm był bardziej reprezentatywny, żeby był maksymalnie reprezentatywny, to raczej powinniśmy utrzymać system proporcjonalny, ale bez żadnych modyfikacji, bez żadnych wynalazków, bez klauzuli zaporowej, bez systemu Donta, taki jaki był podczas wyborów w 1991 roku. To rzeczywiście był system proporcjonalny jak najbardziej. Bez żadnych wynalazków, one się pojawiły dopiero później w ramach porządkowania sceny politycznej, bo porządkowania to dlaczego porządkowania? Proszę Państwa, no jeszcze w dodatku ugrupowania establishmentu nie są zainteresowane w takiej zmianie, żeby jednomandatowe okręgi wyborcze były przede wszystkim, to na pewno nie są zainteresowane stare kiejkuty. Dlaczego? Dlatego, że przy takim proporcjonalnym systemie właściwie wszystko zależy od ścisłych sztabów partyjnych, od kierownictwa poszczególnych partii. Zanim jeszcze odbędzie się jakiekolwiek głosowanie, to ścisłe sztaby partyjne spośród kilkudziesięciu milionów obywateli, tam 20 milionów obywateli, wytypowują na przykład 3000 obywateli, którzy są wpisywani na listy kandydatów do Sejmu. Wszyscy inni nie kandydują, więc nie mają nawet teoretycznie szansy znaleźć się, szansy uzyskania mandatu. I to jest, odbywa się poza jakąkolwiek kontrolą ze strony obywateli, to decydują sztaby partyjne.
Podobnie sztaby partyjne decydują o miejscu na liście, jak ktoś z Państwa był przy takiej dyskusji, no to tam są kły i pazury, walka o byt w najjaskrawszych przejawach, jakby no, nie bez kozery. Otto Bismarck powiedział, że bardzo wielkie szczęście, że ludzie nie wiedzą, jak się robi politykę i parówki. Jakby wiedzieli, to by stracili cały smak do życia. A nie wiedzą, a ktoś nie wie, no to, to nie wie. Jak to Rosjanie mówią, kto nie wie, ten śpi w poduchach, a kto wie, to go wiodą w łańcuchach. No więc lepiej nie wiedzieć za dużo niż wiedzieć. Proszę Państwa, więc dlaczego stare kiejkuty mogą preferować taki system? No iluż jest członków ścisłych sztabów partyjnych w kraju? Tylko 30 ludzi. No to łatwiej kontrolować 30 ludzi niż na przykład 100 tysięcy w krótkim czasie ich sprawdzić, prześwietlić. Zwłaszcza, że wśród tych 30 ludzi to połowa, a może nawet więcej, to mogą być konfidenci. Więc dlatego tak trudno jest dokonać tutaj jakiejś zmiany. Tak tu demokracja jakoś brnie coraz bardziej w te zależności. Bez jakiejś mojej ulubionej teorii spiskowej to bardzo trudno w ogóle wskazać na jakąś przyczynę tego uporu, a tak to od razu wszystko się staje jakby jaśniejsze. Dlatego ja jestem przywiązany do swojej ulubionej teorii spiskowej, bo do teorii tylko dwa takie postulaty można stosować, żeby nie była sprzeczna wewnętrznie, no i żeby wyjaśniała sprawy, które w inny sposób w ogóle są niemożliwe do wyjaśnienia. Ta teoria obydwa te kryteria spełnia. Proszę Państwa, więc wyobraźmy sobie, że obraliśmy system wyborczy, czyli wyłaniania reprezentacji suwerena, który no jest maksymalnie reprezentatywny, przy którym Sejm jest maksymalnie reprezentatywny. No dobrze, ale co to znaczy, że jest maksymalnie reprezentatywny? Że jest tam co najmniej 20, a może nawet więcej rozmaitych ugrupowań. Taki Sejm byłby bardzo mozaikowy, bardzo rozdrobniony. A ponieważ przy systemie parlamentarno-gabinetowym ważnym zadaniem Sejmu jest stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu, bo rząd jest przy tym systemie jak gdyby komitetem wykonawczym Sejmu, a właściwie nie całego Sejmu, tylko większości sejmowej aktualnej, no to przy tak rozdrobnionym Sejmie stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu mogłoby się okazać bardzo trudne, być może nawet niewykonalne, chyba że podstawową zasadą rządzenia stałaby się korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan tutaj rządu? No poparłbym, ale co z tego będę miał? A co by pan chciał mieć? No i tak można rządzić, ile tylko, że to lekarstwo może być gorsze od choroby. W związku z tym stoimy przed taką bardzo niepokojącą alternatywą, że jeżeli mielibyśmy maksymalnie reprezentatywny Sejm, a to jest pewna wartość i polityczna, i moralna nawet, to ryzykujemy, i to jest ryzyko graniczące z pewnością, destabilizację państwa. Rządy by się zmieniały co pół roku, a może nawet i częściej, a w sytuacji zwłaszcza takiego państwa jak nasze, które jest bardzo podatne na penetrację wywiadowczą ze strony państw trzecich, to było śmiertelne niebezpieczeństwo. No więc jak tutaj się zachować w takiej sytuacji? Ta alternatywa co nam mówi? No ponura alternatywa, że możemy albo myć ręce, albo myć nogi. Nie możemy mieć i jednocześnie jednego i drugiego, to znaczy i reprezentatywnego Sejmu, i stabilnego państwa. Czy jest możliwość ominięcia tej alternatywy? Na szczęście jest. Gdybyśmy się zdecydowali, że chcemy mieć maksymalnie reprezentatywny Sejm, to powinniśmy odejść od systemu parlamentarno-gabinetowego na rzecz systemu prezydenckiego.
Prezydent i tak jest wybierany w powszechnym głosowaniu, także tutaj rewolucji jakiejś wielkiej by nie było. A system prezydencki na czym polega? Ano na tym, że władza wykonawcza jest skupiona w osobie prezydenta. On jest władzą wykonawczą, dobiera sobie współpracowników, oczywiście może to być pod kontrolą parlamentarną i tak dalej, ale to on sobie dobiera współpracowników, on jest władzą wykonawczą. Ponieważ prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym, to ma samoistną legitymację demokratyczną i to bardzo silną. To jest zresztą też pewien paradoks, bo autorzy Konstytucji z 1997 roku dopuścili wybory prezydenta w powszechnym głosowaniu, a więc dali mu bardzo silną legitymację demokratyczną, ale nie dali mu żadnej władzy, bo władzę ma prezes Rady Ministrów, który nie ma takiej, żaden prezes Rady Ministrów nie ma tak silnej legitymacji demokratycznej jak prezydent. Ale on akurat nie ma władzy. Co więcej, można podejrzewać, jak się tak wczytamy w tę konstytucję z 1997 roku, to zaczynamy podejrzewać, że jej autorzy z jakichś zagadkowych przyczyn musieli uważać prezydenta nie tylko za wariata, ale nawet za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zwyczajnemu wariatowi zakłada się jeden kaftan bezpieczeństwa i wszyscy uważają, że to wystarczy. Prezydent ma założone aż dwa. Podam przykład. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, teoretycznie. Ale z własnej inicjatywy nie może w siłach zbrojnych nawet kiwnąć palcem. Jeśli kiwa palcem, to musi kiwnąć na wniosek prezesa Rady Ministrów albo ministra obrony narodowej, więc ma założone dwa kaftany bezpieczeństwa. No, pewne światło na przyczynie tego paradoksu to rzuca, że prezydentem był Lech Wałęsa, a jego następcą był Aleksander Kwaśniewski. On coś tam musiał o sobie wiedzieć, więc... No, ale my nie musimy tak się kierować tymi jego predylekcjami, więc możemy tutaj sobie trochę puścić wodze fantazji. Otóż prezydent przy systemie prezydenckim stabilność władzy wykonawczej jest niezależna od układu sił w Sejmie. Tam się nawet mogą wszyscy pozagryzać, a władza wykonawcza zupełnie nie jest narażona na żadne paroksyzmy z tego przynajmniej powodu. Więc tu już omijamy tę fatalną alternatywę. Możemy i myć ręce, i myć nogi, mieć reprezentatywny Sejm, i jednocześnie stabilną władzę wykonawczą, stabilny rząd, co jest wartością nieocenioną. Na przykład pan prezydent Komorowski zainicjował program modernizacji sił zbrojnych obliczonych na 10 lat, w 2014 roku. No i rok później utracił urząd prezydenta. Pan prezydent Duda właściwie w pierwszym roku swojej prezydentury to w ogóle nie wiedział, co mu wolno robić, a czego mu nie wolno. Potem się trochę teraz uniezależnił od swojego wynalazcy, czyli Jarosława Kaczyńskiego, ale popadł w zależność od starych kiejkutów, nie wiadomo co gorsze. No w każdym razie z tego dziesięcioletniego programu to w ogóle niewiele zostało i to, co się w tej chwili dzieje w siłach zbrojnych, to jest mnóstwo nieporozumień. Więc z pewnego punktu widzenia rządy o długiej kadencji są korzystne, dlatego że jeżeli jakiś prezydent na przykład zainicjował program dziesięcioletni, obliczony do 10, to dobrze było, żeby on go skończył, bo wiedział, o co mu chodziło, co chciał był osiągnąć i tak dalej. A jego następcy, to nie wiadomo, czy oni będą podzielali ten punkt widzenia i tak dalej. My możemy się zataczać, całe państwo się może zataczać od ściany do ściany w rezultacie. No i to jest i okazję się marnuje, szanse się marnuje i pieniądze się marnuje. Także rządy o długiej kadencji mają swoje zalety. Prezydent może być wybrany na dwie kadencje, zgodnie z aktualną konstytucją. W związku z tym możemy mieć stabilne państwo, przynajmniej z stabilną władzą wykonawczą na 10 lat. To jest to pewna wartość.
Proszę Państwa, to nie znaczy, że taka zmiana nie rodzi żadnego ryzyka. Też rodzi. Rodzi ryzyko w postaci bonapartyzmu. Taki prezydent, który mógłby powiedzieć sobie tak, o to ja tu nie będę zwracał uwagi na tych frędzlów w Sejmie, tam niech się tam właśnie pozakryzają, będę rządził dekretami, tak jak tu Kokuniek nasz, pan Lech Wałęsa sobie wyobrażał. Czy jest jakieś remedium na tego typu bonapartystowskie ciągoty? No jest, na szczęście. O skuteczności tego remedium bardzo dobrze świadczy początek pierwszej kadencji amerykańskiego prezydenta Billa Clintona. Otóż w Stanach Zjednoczonych mamy system prezydencki w postaci czystej, no i prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, największą chyba na świecie, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my. Może groźnie kiwać palcem w bucie. No i prezydent Clinton, który tam nie był znany z najtańszej głowy, widocznie dopuścił sobie do tej głowy, że skoro ma taką władzę, to może tutaj wszystko robić. I rozpoczął wojnę z Kongresem. I wojował aż 3 dni. Aż 3 dni wojował. Na 3. dzień musiał tę wojnę zakończyć. Dlatego, że się okazało, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za prąd w Białym Domu. No to jak tak, to trzeba kończyć wojnę i w ten sposób natychmiast mu się przywróciło poczucie rzeczywistości. Także rozdzielenie tego, kto ma władzę wykonawczą od tego, kto dysponuje funduszami publicznymi, to jest bardzo dobre remedium. Kto inny rządzi, a kto inny ma klucz do kasy. Od razu poczucie rzeczywistości każdemu wraca. No więc, proszę Państwa, wszystko zależy, znaczy nie wszystko oczywiście, bo to stare kiejkuty też mają coś do powiedzenia, ale gdyby nawet starych kiejkutów tu nie było, albo oni nagle się nawrócili i zaczęli tutaj polskie interesy państwowe protegować, to też musielibyśmy się zdecydować, czego właściwie chcemy. Bo od tego zależy odpowiedź, jakie reformy w związku z tym robić, jakie zmiany konstytucji. No to, co pan prezydent proponuje w referendum, to są jakieś ponure żarty, bo to w ogóle, co to za pytania, to jakieś głupstwa kompletne, świadczące niestety również o no, takiej chyba niedostatecznej znajomości rozmaitych spraw wśród tych pytań referendalnych. Jest i takie, czego byśmy sobie życzyli, czy, a to pytanie sąsiaduje z innym, zaraz, czy nie wpisać do Konstytucji uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. No, rozumiem, że pan prezydent chciałby, żebyśmy tu byli za tym. No i pyta, jedno pytanie wcześniej, czy w związku z tym prawo polskie powinno mieć pierwszeństwo przed prawem Unii Europejskiej. No wszystko by było ładnie, gdyby nie to, że ta kwestia została już rozstrzygnięta i to całkiem dawno, bo w roku 1964 przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie Flaminio Costa przeciwko Enel, czy Trybunał orzekając w tej sprawie jednocześnie sformułował zasadę, że prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo nad prawem krajowym bez względu na rangę ustawy, a zatem i nad konstytucją. I dlatego, kiedy w 2009 czy 2010 roku uczestniczyłem na Uniwersytecie Warszawskim w takiej dyskusji na temat no, ewentualnego przystąpienia Polski do Unii Walutowej i tam ja uczestniczyłem akurat w tej części prawnoustrojowej, to siedząca obok mnie pani sędzia Małgorzata Jung-Nikiel z Sądu Okręgowego w Warszawie powiedziała otwartym tekstem publicznie, że sądy w Polsce będą stosować prawo Unii Europejskiej nawet w sytuacji jego sprzeczności z konstytucją, więc ona doskonale wiedziała o tym orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
a wygląda na to, że ministrowie kancelarii prezydenta o nim nie słyszeli. No trochę to niedobrze, no ale teraz już wiedzą. Ale teraz już wiedzą, to dobrze, lepiej późno niż wcale. No i w związku z tym myślę, że gdyby pan prezydent podchodził do swojej inicjatywy poważnie, to powinien nam takie pytania zadawać, czy chcemy systemu prezydenckiego, czy chcemy systemu parlamentarno-gabinetowego, jakiego chcemy systemu wyborczego i tak dalej. I to te pytania powinny być zadane jeszcze w ubiegłym roku. Powinna się w ubiegłym roku już zaraz po opublikowaniu tych pytań rozpocząć w mediach kampania informacyjna, wyjaśniająca obywatelom, jakie są konsekwencje przyjęcia takiego rozwiązania, jakie są konsekwencje przyjęcia innego rozwiązania. Jak Państwo widzicie, to nie przekracza możliwości umysłu ludzkiego, wyjaśnienie tych kwestii. W związku z tym, no ale nic takiego nie było. Pan prezydent opublikował niedawno pytania, no najwyraźniej napisane na kolanie w ostatniej chwili przez jakiegoś człowieka niedostatecznie zorientowanego w tej problematyce. No tam są i materie, które w ogóle nie należą do materii konstytucyjnych. No takie, no na przykład takie pytanie, czy chcemy zwiększenia uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki zagranicznej i w dziedzinie sił zbrojnych. Ale co to znaczy zwiększenia? To znaczy w stosunku do czego? No nie wiadomo, jak na to pytanie odpowiedzieć. Czy troszeczkę zwiększyć, na przykład, żeby prezydent, nie wiem, mógł wszystkim tym oficerom przyznawać ordery bez konsultowania tego z ministrem obrony narodowej. No to by było zwiększenie uprawnień prezydenta niewątpliwie, ale czy rzeczywiście akurat tego chcemy? No, trzeba tak pytania precyzować, bo to są poważne sprawy. Proszę Państwa, już nie będę dłużej tutaj Państwa zanudzał tymi wywodami. Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam, że trochę się rozgadałem, ale wydawało mi się, że te kwestie są na tyle ważne, żeby się to moje gadulstwo usprawiedliwić. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że teraz pytania. Czy macie Państwo jakieś pytania do Pana Stanisława? Ja myślę, że możemy teraz część pytaniową zrobić. Na koniec? Dobrze, to w takim razie proszę teraz o zabranie głosu doktora Mariusza Tadeja. Witam Państwa serdecznie. Tak, mój przedmówca nawiązał do postaci profesora Romana Rybarskiego, który polski parlamentaryzm, kiedy on trwał do 1926 roku, krytykował, ale krytykował z pozycji polskiego demokraty. Chociaż uważał, tak jak powiedzmy premier pewnego królestwa, że demokracja jest bardzo złym systemem, jednak do tej pory nie wymyślono niczego lepszego, to podjął się obrony tego polskiego parlamentaryzmu po zamachu majowym i prowadził tą obronę konsekwentnie właściwie do końca II Rzeczypospolitej. Czy reprezentuje, powiedzmy, pewien odłam obozu narodowego, który właśnie nawiązuje do tej frakcji profesorskiej narodowej demokracji. I znaczy, jeśli chodzi o ustrój państwa, podchodzimy pragmatycznie. No, mamy system, jaki mamy i zadajemy pytanie, no co zrobić, żeby powiedzmy polski wyborca odczuwał większy komfort w powiedzmy wykonywaniu swojego prawa
żeby przynajmniej wiedział, na kogo wybiera i żeby ten jego głos nie był tracony, żeby miał poczucie, że powiedzmy ten jego głos nie jest głosem straconym. Polski establishment, znaczy oprócz właśnie tych progów wyborczych, które blokują tym, powiedzmy, słabszym konkurentom wejście do parlamentu, również znaczy ma jeszcze jedną barierę, mianowicie barierę finansową. Finanse komitetów wyborczych, partii wyborczych są regulowane. Tutaj możliwość finansowania z zewnątrz jest ograniczona, a finansowanie z budżetu no, podlega również progom wyborczym i odbywa się według dość skomplikowanego algorytmu. Znaczy, nie zmieniając konstytucji, można byłoby pomyśleć, żeby przynajmniej w tym obszarze coś zmienić. No i Instytut Rybarskiego tutaj proponuje, powiedzmy, takie usprawnienie polegające na, powiedzmy, finansowaniu komitetów wyborczych poprzez bon wyborczy, czyli określamy, ile w przeliczeniu na jednego wyborcę środków trafi na konto danego komitetu wyborczego, na który wyborca głosował. To według nas spowoduje, że te komitety wyborcze, które nawet nie dostały się do Sejmu, to będą miały środki, które pozwolą im na budowanie struktur, na przykład na zlecanie różnym think tankom, grupom eksperckim pracę nad programem i w związku z tym w kolejnych wyborach będą miały większe szanse, a przynajmniej te partie głównego nurtu będą odczuwały oddech konkurencji. No, ale innym problemem, znaczy wyborcy, znaczy ja często się z tym jako sam jako głosujący spotykam, no to jest dostęp do informacji o kandydatach, o informacji o komitetach wyborczych. Ona jest rozproszona w różnych miejscach i często nierzetelna. I gdyby na przykład na stronach Państwowej Komisji Wyborczej pojawiały się życiorysy kandydatów, jeżeli komitety wyborcze musiałyby tam zamieszczać swoje programy, to przynajmniej byłoby jedno miejsce, gdzie polski wyborca czy dziennikarz mógłby zdobyć jakieś, powiedzmy, w miarę wiarygodne informacje o kandydatach, o komitetach wyborczych. Jeżeli by te informacje były nieprawdziwe, no to ponieważ to jest strona publiczna, to można byłoby osobę, która zamieszcza nieprawdziwe informacje, pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności. Również tutaj bardzo istotnym elementem, powiedzmy, w systemie demokratycznym jest tak zwana czwarta władza, czyli media. Tutaj w Polsce mamy problem polegający na tym, że mamy dużą koncentrację kapitału i media właściwie są kontrolowane za bardzo przez, powiedzmy, nieliczne grupy,
które zarządzają, powiedzmy, tym kapitałem, który jest w spółkach prasowych, w spółkach medialnych. Znaczy, demokracja potrzebuje również pluralizmu w mediach. I no, wydaje się, że znaczy, dopóki będziemy mieć właśnie tą taką koncentrację kapitału, który jeszcze ma, powiedzmy, swoje preferencje, to bardzo trudno tutaj będzie, powiedzmy, mniejszym graczom politycznym przebić się przez ten szklany sufit. I wydaje się, że to jest następny problem, z którym polski republikanizm powinien się zmierzyć. Następnym to jest wychowanie. Znaczy, kiedy była pierwsza Rzeczypospolita, to w programach nauczania bardzo ważny obszar to było wychowanie obywatelskie. W kolegiach jezuickich, w szkołach PR-ów, tam odbywały się lekcje praktycznego republikanizmu polskiego. Dziś, no to my mamy w szkołach atrapę wychowania obywatelskiego, już nie mówiąc o wartościach. Wartości też są bardzo ważne w, powiedzmy, systemie demokratycznym. Dlaczego? No porównajmy sobie Kenię, która ma przepisany system prawny niemalże jeden do jednego systemem brytyjskim. No i Wielką Brytanię, tak? W Kenii niestety mamy problem z korupcją i, powiedzmy, z stabilnością rządów.